Dzień dobry, znowu przed kamerą mówi David Snopek. Witam wszystkich. Najpierw chciałbym dziękować wszystkim za kolejne komentarze i w dzisiejszym odcinku mam pytanie. I pytanie brzmi, co jest najtrudniejsze w nauce języka obcego? To nieważne, czy się uczysz angielskiego, francuskiego, rosyjskiego lub niemieckiego, tak dalej. Co jest w tym najtrudniejsze? Może być mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. To są tak zwane 4 umiejętności, jak nauczyciele mówią. Też mogą być słownictwo, gramatyka, wymowa, to tak zwane 3 systemy. Też w języku nauczycielskim. I też może być motywacja lub pewność siebie. I to 2 rzeczy są bardzo ważne, ale czasem nauczyciele pominają te, ale motywacja na pewno jest bardzo ważna, bo bez motywacji co będzie uczył się uczeń? No. I pewność siebie też bardzo ważna. Uczeń musi czuć się dość pewien siebie, żeby spróbować mówić i nie po prostu bać się. No dobra, więc czy dla ciebie najtrudniejsze jest mówienie? Co to znaczy? Bo w jednym znaczeniu mówienie jest najłatwiejsze, bo mógłbym coś mówić po japońsku, ale wcale nie znam japońskiego, ale to nieważne. Mogę otworzyć usta i coś powiedzieć, gdyby to było napisane w alfabecie łacińskim, normalnym, ale kiedy ktoś na to odpowie, wtedy problemy rosną, bo ludzie zawsze mówią, że mówienie jest tak trudne, ale co to znaczy? Czy to znaczy, że masz problemy z rozumieniem, co mówi druga osoba? Czy to znaczy, że kiedy mówisz, masz problemy w znalezieniu słów, to raczej słownictwo, że rozumieć, ale na to odpowiedzieć nie możesz. Też może znaczyć, że znasz słowa, ale nie znasz nie wiesz, jak formować zdanie gramatycznie, to raczej gramatyka, nie mówienie. Też może być po prostu pewność siebie. Może znasz słowa, gramatykę, rozumiesz, co druga osoba mówi, ale masz kłopoty z mówieniem, kiedy jest druga osoba, że sam możesz wolno mówić, ale pośród ludzi to się zmienia. Dobrze. Więc tak samo słuchaniem. Czy sądzisz, że słuchanie jest najtrudniejsze? Proszę też powiedzieć, w jakim sposobie. Czy to znaczy, że masz masz problemy z słownictwem, że nie znasz wszystkich słów, czy to chodzi o szybkość mówienia i tak dalej. Dobra. W następnym tygodniu sam odpowiem na to pytanie, ale dzisiaj, w tym tygodniu, jestem ciekaw, co wy myślicie. Dobra, zachęcam wszystkich do pisania komentarzy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.